I wtedy mama powiedziała, że mój dziadek, który akurat w gimnazjum był woźnym, wielokrotnie współpracował i pracował właśnie z panem Stanisławem. Wielokrotnie mój dziadek Franciszek uczestniczył w przygotowaniach, próbach, pomagał w całej organizacji tych zajęć. Więc powiem szczerze, że jest mi niezmiernie miło i jestem dumny z tego, że mogłem dzisiaj akurat w tej trząsce historii uczestniczyć. Państwo uczestniczycie tutaj na bieżąco, w dniu codziennym. To Państwo rozsławiacie imię Stanisława Lachmana podczas swoich występów, podczas churalnych śpiewów, podczas wielu konkursów i wielu uroczystości. To Państwo, tak jak tutaj Państwo ze szkoły z Brzezin, również cały czas staracie się to imię czcić i o tym cały czas o tym człowieku mówić, żeby o nim nie zapominać. Dwa, to jest człowiek nie tylko, który był bardzo związany z muzyką, kochał muzykę, zorganizował chór najpierw męski, potem żeński, potem chóry mieszane, melodia, ale to był człowiek, który kiedy wybuchła wojna w 1939 oddał swoje życie, oddawał swoje życie dla drugich ludzi. Stworzył szpital, tam pomagał osobom, które w czasie II wojny światowej były ranne. Co w tej rodzinie jest. Ale kiedy dzisiaj ktoś mówi, że jesteśmy szkołą Lachmanówki, to nas taka ogarnia wdzięczność i taka duma i wiemy, że ona nas tu dzisiaj przeprowadziła. Tak jak w październiku zaprowadziła nas do Leska, gdzie w liceum ogólnokształcącym Lesko też osłoniło tablicę i to oni poprosili, żebyśmy mogli być rodziną. Tak jak my chcemy was dzisiaj poprosić o to, żebyśmy byli rodziną. Kochani, zapraszamy do Brzezin. Rodzina Lachmanów, półtora roku postępowania przed nadaniem, każdego dnia odsłaniała nowe fakty. Usłysz nasz tułaczy śpiew. Chór Melodia, przyjeżdżając do Brzezin, zawsze odwiedzał grób dzisiejszego bohatera i koncertował w naszym zabytkowym kościele świętego Mikołaja. Po zaprzyjaźnieniu się z naszym chórem Gloria od 20 lat spotykamy się w Mielcu, w Brzezinach, na koncertach, jubileuszach, biesiadach, przy girowaniu, dużo śpiewając. A wszystko to za sprawą. Może zacytuję jedną z 8 zwrotek z życiorysu, który napisałem i zaśpiewałem na jednym ze spotkań z chórem Melodia w Brzezinach. Kogo się wspomina, o kogo się pyta? Pedagog, akowiec, dyrygent, patriota. To profesor Lachman w Brzezinach urodzony, na cmentarzu w brzezińskim grobie jest złożony.